Zespół usług społecznych to modernizacja dawnych obiektów pokoszarowych. W dniu dzisiejszym przekazujemy dwa budynki. Budynek noclegowni dla bezdomnych mężczyzn. Znajduje się w nim 60 miejsc. Zapotrzebowanie oczywiście jest dosyć duże na miejsca, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W ubiegłym roku ratowaliśmy się jakimiś dostawianymi materacami, miejscami tworzonymi w stołówce, w świetlicy. W tym roku mamy ten komfort, a przede wszystkim osoby bezdomne mają ten komfort, że mogą w tak dobrych warunkach spędzić zimę. Warunki są sprzyjające, opieka też i raczej nie mam zastrzeżeń żadnych. Ta pomoc, którą tu uzyskujemy, myślę, że jest pozytywnie odbierana. Czy takie miejsca są potrzebne? Dla mnie tak. Dla innych ludzi tak samo. Gdzie pójdziemy? Na ulicy mieszkać? Nie. Lepiej tutaj mieszkać. Tu jest dobrze, tu się wyśpimy i jest dobrze. Nie narzekam w ogóle. My ze swojej strony będziemy się starali, żeby to nie było tylko spędzenie zimy, żeby to był też okres do tego, żeby zacząć zmieniać coś w swoim życiu, żeby wziąć udział w projekcie, który realizujemy, spróbować podjąć staż, czy znaleźć pracę, a czasami zerwać z nałogiem alkoholowym. Drugi budynek to jest budynek z przeznaczeniem na funkcję mieszkań chronionych. Tych mieszkań mamy 8 i pomieszczeń dla interwencji kryzysowych, dla tego typu interwencji mamy 32 miejsca pobytowe. Każdy, kto uzna, że potrzebuje przede wszystkim skorzystania ze schronienia, bo w domu występuje przemoc domowa, bo był pożar, bo była powódź i pozbawieni są dachu nad głową, nie mogą mieszkać w swoim własnym mieszkaniu, mogą zgłosić się do działu interwencji i tej pomocy oczekiwać.